Co tam? Ścisłeś oczy. Ścisłeś oczy. Fazyl. Milik, co ty tam robisz? Szeleścisz nam w kadrze. Dom wariatów. Zaczynając ode mnie. Haj, dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Milik próbuje właśnie wyjść, bo drzwi są uchylone. Już spokojnie ratujemy kotka. Ja mam zakręcone włosy z tego, co widzę w kamerze. Nie wiem, jak to będzie na komputerze. Nawet nie czuję, że rymuję, ale zaczynamy dzień. Tu mam włoski spięte i powiem wam szczerze, że na żywo wygląda to zdecydowanie lepiej niż w kamerze. Ja zrobiłam sobie wczoraj na noc takie koczki małe. Kilka małych koczków. I ja muszę mieć wtedy wieczorem świeżo umyte włosy, bo jeżeli mam brudne, to nie. Ale jeżeli, słuchajcie, mam nieświeże włosy, no wiecie, nie od razu umyte i robię loki, to mi się nie będą trzymać. Ale jeżeli mam takie na przykład na drugi dzień albo jeszcze jeden dzień, o ile sobie mogę pozwolić, to wtedy loki mi się trzymają zdecydowanie dłużej. Także taki mały patent, wiecie, ode mnie dla was, pewnie już dawno o tym wiecie, ale chciałam zabłysnąć, żeby było fajnie na samym początku, a tu... No nie wyszło ci, maleńka, nie wyszło. Słuchajcie, pierwsza misja, mam bardzo, ale to bardzo profesjonalnie zapakowaną paczkę. Kto mnie zna i ogląda, ten wie, że potrafię. Muszę zwrócić koszulki, więc idę na pocztę. I jedziemy w dalszą drogę, bo muszę poszukać paru rzeczy. Paznokcie mi odprysły. Wczoraj je poprawiałam wieczorem, bo jeszcze były takie względne, że nie musiałam, wiecie, malować od nowa, tylko sobie tak smyrnąć lekko i się chmurzy. Wczoraj się też tak ciężko chmurzyło, ale nie było burzy, więc nie wiem, jak mnie dzisiaj po drodze gdzieś burza zadziwi, zszokuje, w ogóle mnie zdziwi, wiecie, tak, że mi oczy po prostu będą latały, to ja nie wiem, ja się zapłaczę. Ja się zapłaczę, no. Ja nie lubię, ja się boję. Tak, to jest chore, ja się boję. Nie no, w tej kamerze to mnie nigdy nie widać. Może to i lepiej. Słuchajcie, jest jedna akcja. Musiałam się zatrzymać na pierwszym lepszym parkingu, bo muszę zdjąć ten zapach. Tak mnie łeb boli, że się po prostu zaraz zżygam. Więc on idzie do schowka. Nie mogę. Ja mówiłam, słuchajcie, wczoraj w filmie, że ja nie mogę żadnych zapachów. Ani świeczek, ani... No niczego, no ani takich do samochodu, ani naturalnych, ani drogich, ani takich, ani srakich, ani owakich. No słuchajcie, ile wytrzymałam w tym samochodzie? 15 minut? No normalnie nie mogę, musiałam się zatrzymać i to zdjąć, bo mi po prostu okno już otwierało. Mówię, nie, ja nie dojadę, także ja nie mogę. Dajcie znać, kto ma tak jak ja, że nie może żadnych zapachów, ani świeczek, ani w samochodzie, niczego. No myślałam, że się po prostu zżygam za przeproszeniem, no po prostu jednym słowem, no. Dobra, tyle ekscytacji, jadę dalej. Dzień dobry, pan McDonald's, mam zamówienia. Dzień dobry, poproszę dużą kawę z mlekiem bez cukru i to wszystko. No dobrze, będzie 8,50, to pan dokąpiesz. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, a mogę no dobra, to... nie ma problemu. Już, dziękuję ślicznie. Do widzenia. I znowu mnie widać, tyle ile mnie widać. Miałam taką ochotę na kawę z McDonalda. Kto mnie ogląda, ten wie. Zobaczcie, co mi się z paznokciem stało, że nada roku. Kto mnie ogląda, ten wie, że prawie 6 lat pracowałam w McDonaldzie. Co sądzę na temat tego jedzenia? Że jest dobre, wiem. I w tym oto momencie mogę mieć coś z głową. Ale jest dobre. No już dawno nie jadłam, powiem wam szczerze. W tym roku chyba nie jadłam jeszcze McDonalda, to na mur beton. Wzięłam sobie dwie książeczki, słuchajcie. Patrzę, bo ktoś tu się na mnie zaczyna patrzeć. I to są książeczki, które moja teściowa zaczęła kiedyś, ileś lat do tyłu właśnie zbierać. I wzięłam sobie jedną, że mamy wiosenne sałatki, a drugie mamy ekspresowe obiady. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja lubię czerpać inspiracje ze wszystkiego, z internetu, z programów kulinarnych, bardzo dużo tego oglądam, bardzo dużo oglądam internetu, YouTube'ów, jak gotują, wszystko inne, zagranicznych bardzo dużo. Czekajcie, bo muszę paragony zaraz wyrzucić od tej kawy, bo ja tego nie potrzebuję. Kup dowolny produkt McDonald's 2, zachowaj paragon, w ciągu 2 dni od daty zakupu wypełnij ankietę. Odbierz kupon na jeden z wybranych produktów, cheeseburger, hamburger, małe frytki, duże lody. No na loda to bym nie pogardziła. Może zostawię? Jak będziemy jechali do Gdańska, to może lodzika by się zjadło? Słuchajcie, idę teraz najpierw do sklepu. Ja mam tego Canona G7X
dwójkę. No i chciałam sobie dokupić baterię i się okazało, że w ogóle chyba nigdzie stacjonarnie w sklepach typu MediaMarkt, nie wiem, RTV, Euro, AGD, Media Expert i tego typu sprawy chyba nie ma baterii, więc idę się zapytać, tu jest akurat MediaMarkt, więc idę się zapytać, czy jest taka możliwość, bo jeżeli nie, to chcę sobie dokupić, i tak muszę sobie dokupić kilka baterii, bo w tamtym aparacie, którego miałam wcześniej, który mi się zepsuł, też miałam kilka, ale tam można było sobie kupić podróbki, te podróbki były tańsze, ale już w sumie jak mam płacić teraz do tego za podróbkę 50 zł, to wolę kupić oryginalną za 70 i mieć pewność, że niby jest git. Więc idę i później to będzie luźniej. Powie wam, jak jest gorąco. Klimatyzacja na minus 800. Byłam w sklepie, kupiłam parę rzeczy, jest ze mną nowy przyjaciel. Także zobaczcie, jaki piękny. To jest kabinówka, tylko ta kabinówka jest taka troszeczkę nietypowa. I ja w środku mam jeszcze parę rzeczy, które kupiłam. A walizkę bardzo mi się opłacało, słuchajcie. Bo, nie wiem, czy zobaczycie. Ta, se mogę przykładać. Ale bardzo mi się opłacało, bo z 359 na 169. Także naprawdę się bardzo opłacało. Tylko że to jest ta kabinówka, która nie wszystkie linie preferuje, bo ona jest troszeczkę nietypowa. Także może być z tym różnie. Ale jest piękna, ładna, miętowa i nie wiem, czy to widać w kamerze, czy kamera przekłamuje. Przekłamuje. Następna akcja. Resztę rzeczy pokażę wam w domu. Teraz jadę szybko jeszcze, ale to już u mnie tam w okolicy do Biedronki, bo muszę kupić trochę mrożonek i nie chcę, żeby mi się... Ktoś tu mi się ubrudził ten. No. Kierunkowskaz. Oż ty mendo. Tak czyściłam samochód? Ładnie. Ładnie czyściłaś. Uflejałaś całe. Patrzyłam, słuchajcie, na samoopalacz. Ten mój, słuchajcie, był, tak? Bo daliście mi znać, że on już jest w ofercie. I co było? Pustki! Także, nie wiem, nie wykupujcie mojego samoopalacza, moi drodzy, bo ja nie wytrzymam. Także była tylko cena, że się pojawił. A ja, wiecie co, muszę rozpiąć na chwilę moją walizeczkę, bo chciałabym się dostać do wody do picia, bo gdzieś tu wrzuciłam wodę do picia, bo mnie normalnie tak suszy, że zaraz, wiecie, jęzor mi ucieknie do dupy. Jest, jest, więc dobra, jadę szybko i odezwę się do was już chyba w domu. Ale piękniutka jesteś, piękniutka, cacy walizeczka, cacy. Słuchajcie, stoimy na światłach, Boże, szybko. Mam ją, Monstera w Biedronce, 15 zł. Zaraz będzie ujęcie z domu. Jaki podjar, ej, jaki podjar z kwiata, nie wierzę. Słuchajcie, wiecie, jak już jest późno? Nie to, że ja zaraz idę spać czy coś, ale naprawdę jest tak późno, że jest 17.30, a jeszcze chciałam na myjkę. Dawidowi odebrałam paczkę jeszcze z paczkomatu. Jadę i pierwsze co zrobię, to na pewno muszę coś zjeść, bo ja nie jadłam dzisiaj ani obiadu, ani kolacji, więc najpierw będzie posiłek. Bardzo, ale to bardzo szybkie zakupy, bo mi się wszystko rozmrozi. To są moje ulubione i Dawida mrożonki z Biedronki. Awokado, pierożki, te gyoza z kurczakiem, one są naprawdę bardzo dobre. I coś, co kocham i uwielbiam, i Dawid tak samo z tej serii. To są takie, ja wam może zrobię szybko zbliżenie, przeczytajcie. A to jest naprawdę... Nie wiem, czy to była ostrość, czy nie. Aparat, czy ty mnie robisz w konia znowu? Mi się tak coś wydaje. Uwaga! No Mircio, nie bój! Bazyl i Mirka się boją walizki. To ja wam postawię tutaj. Mamunia zrobi sobie coś do żarcia, bo jest głodna, że zaraz was zje w pierwszej kolejności, jak sobie czegoś nie zrobi. I pokażę wam, co jest w środku. A oni się mają teraz zaprzyjaźnić. Dzisiaj miałam ochotę na sałatkę z łososiem, więc jest łosoś, rzodkiewka, papryka czerwona, papryka żółta, 3 oliwki, miks sałatkowy z podspodem rzodkiewka, to już mówiłam, troszeczkę ogórka tylko. Skropi to wszystko sokiem z cytryny, solą, pieprzem i oliwą. I to wszystko, idę jeść. To jest moje drugie opakowanie tej herbaty, bardzo ją lubię, bardzo, bardzo. Wiem, że ją w Polsce też można kupić, ja akurat ją miałam z Niemiec, ale wiecie, jak dorwę, to na pewno znowu ją zakupię. Co Milano? Porządek w śmieciach robię, wiesz? Nie, no robię, no co kłamiesz? No ty przed kamerą to tak kłamiesz. Chodź, pokażemy, co tam kupiłam. Miruśka! Miruśka niedobra? Miruśka ciuś ciuś?
Dobra, jak widzicie, takiej scenerii jeszcze nie było. Siedzimy prawie pod stołem, słuchajcie, prawie pod stołem. Co do Monstery, to już pokazuję Monstera, nie mam tego paznokcia i ten, nie zwracamy uwagi, nie zwracamy uwagi. Monstera kosztowała 15 zł, zaraz ją muszę podlać, bo widzę, że ten jeden listek jakiś taki dziwny jest, ale on nie to, że schnie, tylko on jest taki zwinięty. Także mam już swoją ulubienicę i fajne jest to, że ona kosztowała, wiecie, 14, no 15 zł, tu mamy donicę i tu mamy te takie... No takie, no ten, no nie wiecie jakie, no wiecie jakie, nie? No takie ten. I fajnie, bo te doniczki też są bardzo modne teraz w tym sezonie, także git. Ale nie zmienia to faktu, iż ja i tak upoluję tą większą, która jest w IKEA. A polowałam na nią już 2 miesiące temu, jak byłam w Łodzi, ale nie było jej w sklepie. Mam 2 pepiranty z Rexony, jeden dla mnie, drugi dla Dawida. Wiem, to może nie jest najzdrowsze. Ostatnio skończyłam naturalne, miałam 3 naturalne i skończyłam, przyszedł okres wiosenny i w okresie wiosennym nie mogę tych naturalnych. Wzięłam też płyn do rąk, mango i pomarańcza, nie miałam jeszcze mango pomarańczy, więc zobaczymy. I wiecie, nie, może przejdziemy teraz do obuwia, a co? Co ta pani mi tu wcisnęła oczywiście? Już coś do pooglądania, nie? Już coś, żeby tam oczy się zawiesiły, już coś, żeby coś znowu tam, ale ładne. No i właśnie tak to działa. Więc dobra, to sobie później poprzeglądamy gazetki. A moje obuwie, wiecie co? W tych oryginalnych butach, żeby dobrać rozmiar, to jest po prostu obłęd. I w efekcie, słuchajcie, mam 38 2/3. Co to w ogóle za rozmiar jest, powiedzcie mi? 38 2/3. Ale uwaga, 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 uwaga. Ja się nie mogłam powstrzymać. Jakby ktoś pytał, buty kosztowały 230, 240 zł. Ja nie mogłam. Ja nie mogłam, takie różowe, takie czaderskie, no piękne. Tym bardziej, że teraz w ogóle są różowe bardzo modne, więc postanowiłam, że dorwę taki piękny róż. To jest mój róż, mój róż. Miercia, ty tuś podejrzany tu jesteś mi z tym kwiatem, żebym ja nie musiała tu interweniować. Także powiem wam szczerze, że bardzo dużo było butów też wygodnych. Ale zdecydowałam się na te, bo jak je założyłam, to mi się tak po prostu podobały. Nie to, że nie są wygodne, nie, broń Boże. Ale są tak wygodne, że po prostu obłęd. I teraz czekajcie. Teraz jest sprawa tego typu, że paragony to ja muszę sobie jeszcze pochować awaryjnie. Zaraz wam powiem jeszcze coś na temat walizki i portfelika. Kto oglądał vlogi i wie, o czym mówię, co to znaczy portfelik? Przyznacie. Ale zanim przejdziemy, słuchajcie, do portfelika, jak widzicie, goście specjalnie tutaj muszą być. Matko, jeszcze mam kolanówki kupiłam, nie wyniosłam. Ostatnio mam problem z kolanówkami, powiem wam szczerze. Chciałam powiedzieć jeszcze parę słów na temat mojej walizki, którą dorwałam. Tak jak powiedziałam, jest to kabinówka, ale ta kabinówka jest troszeczkę nietypowa. Wiem, że ona teraz wygląda na ogromną, ale może wam zaraz tu zrobię zbliżenie tego paragonu, co? O cenę też mi chodzi, bo naprawdę się opłacało, a dwa, że tutaj macie wtedy wagę, rozmiar i to jest właśnie ten rozmiar nietypowy, także on nie do wszystkich linii lotniczych będzie się nadawać, a ja właśnie nagrywam tutaj, wziąłem sobie krzesło, o ludzie, i Mircia tu odkryła nasze tło do nagrywania, no nieładnie Miranda, nieładnie. Ujęcie drugie. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilką sobie dyskutowałam, a kamera w ogóle nie była włączona. Więc co chciałam jeszcze powiedzieć na temat mojej walizki, to, że cena naprawdę się opłaca. Kto mnie ogląda dłużej, ten na pewno wie, że kiedyś mówiłam, że na walizkę nie wydałabym dużej sumy pieniędzy i do tej pory tak uważam. Oczywiście jest to kwestia tego typu, że tylko krowa zdania nie zmienia, ale w tej kwestii trzymam się cały czas i moje zdanie się nie zmieniło. A mianowicie, kto latał chociażby raz już samolotem, to wie, jak oni obchodzą się z walizkami, słuchajcie. Oni tam nie patrzą na nic. Oni nie patrzą, czy wy macie walizkę za 1000 zł, czy za 2000. Oni robią to, co muszą. Czyli oni po prostu biorą i przerzucają, i rzucają po prostu jak na jakimś złomowisku. Także kto chociaż raz leciał samolotem, powinien zauważyć. Znaczy, może nie mieliście okazji, ale uwierzcie mi, że ja już samolotem leciałam, nie wiem, 8 razy? Albo i więcej?
I wychodzę z założenia, że cały czas patrząc na to samo, no niestety dzieje się z tymi walizkami. I taka tańsza walizka, która jest zastreczowana, tak samo wytrzyma nam jak walizka za 1000 zł. Także wiecie, a gorzej by było, gdyby walizka za 1000 się porysowała, niż na przykład, nie wiem, za 150 zł, tak? No, więc to jest jedna sprawa. Coś, co już będzie na moją niekorzyść w tej walizce i dobrze o tym wiedziałam w sklepie, bo nawet z panią o tym dyskutowałam, że przydałaby mi się ciemna walizka, żeby później nie płakać, że oni porysowali albo ubrudzili mi walizkę. No ale człowiek latający liczy się z tym, że tak niestety będzie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Także cena się naprawdę opłacała. Więcej niż 200 nie dałabym za kabinówkę. A tak jak mówię, w tamtym roku jak lecieliśmy, to chyba ta nasza duża kosztowała 160 zł, czy 170, czy 150, kurczę, nie wiem, ale nie więcej niż 200. I co? Można? Można. A biznes klasami nie latam, na razie się nie zanosi i szczerze mówiąc nie wiem, czy w biznes klasie oni się lepiej obchodzą z tymi walizkami. Z drugiej strony, tak jakby sobie to biorąc pod uwagę, no to słuchajcie, jeżeli ktoś leci biznes klasą nawet za 10 tysięcy, bo takie są kwoty, nie wiem, czy wiecie, to jeżeli mu się tam coś zrobi z walizką, no to chyba ma prawo do reklamacji. No to może oni wtedy się trochę bardziej obchodzą z nimi jak z jajkiem? Nie wiem. Ale wiem jak jest, wiem jakie są realia, także moja kabinówka jest piękna. Ale gdyby nie było promocji, to bym jej nie kupiła. No proste, no. I logiczne. Głową trzeba myśleć, głową, a nie wiecie. Dupą. Bardzo. Milano oswaja się z walizką, a ja, co by tak nie było nudno, zmieniłam następny kadr i chcę wam powiedzieć o tym oto portfeliku z Mango, który kosztował 30 zł. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o ten portfelik? Nie będę, słuchajcie, tutaj teraz omawiać tego, tylko wrzucę link do vloga poprzedniego, w którym zaznaczę wam minuty, mówię o tym portfeliku, bo bez sensu jest mówić znowu to samo, więc proszę was bardzo, zajrzyjcie sobie tam. A ja, słuchajcie, byłam na takim stoisku właśnie, jak wyszłam od tej mojej walizki ze sklepu, nie? Wyszłam od walizki. To poszłam i wpadłam na takie stoisko właśnie, dostałam kupiłam portfelik właśnie w takiej blaszanej tej puszeczce. I tu jest takie fajne, jakie to jest miłe. Jaki ty jesteś milutki, nie wiem, jakaś taka gąbeczka, coś takiego. Także no nie wiem, na jakieś klamoty, czy może na coś tam się przyda. No i słuchajcie, zakupiłam właśnie taki oto malutki portfelik, więc już wam go przedstawiam. Czerwoniutki, bo chciałam właśnie czerwoniutki, bo jakie paznokcie. Wybaczcie mi, naprawdę. Otwieramy. Tu mamy wtedy drobiazgi albo pieniędzory. Tu możemy coś schować, tu możemy schować jedną kartę i tu możemy schować jedną kartę. Więc jeżeli ktoś prześledził już vloga poprzedniego, w którym omówiłam właśnie działanie tego portfelika, to wie, że ten troszeczkę różni się od tego, o którym mówiłam. Ale chcę powiedzieć, że właśnie zaczęłam gadać i nie skończyłam. Jak wyszłam od tej walizki, to tam w środku pani miała właśnie, znaczy nie, inaczej, Boże, co ja pierdzielę. Tam, gdzie walizka, pani też miała fajne takie właśnie te portfeliki. Znaczy nie portfeliki, to jest taka, no to nie jest portmonetka, to jest naprawdę takie cienkie, mi zależało na takim małym, nie na takim mini portfeliku, tylko na takim właśnie czymś cienkim, żeby tylko włożyć siano i karty. I pani miała super jeden, kosztował 149 zł i była promocja teraz na niego, Boże, nie chcę skłamać, -20 albo -30%. Był czarny, a ja się uparłam, że chcę czerwony albo w ogóle jakikolwiek inny kolor, bo nie chcę czarnego, po prostu. Najzwyczajniej w świecie nie chcę czarnego i taki mam kaprys. Więc jeżeli mam za coś zapłacić nawet 100 ponad, no to wybieram kolor, jaki chcę, prawda? No, jaki chcę. Więc pani później mi sprawdziła i się okazało, że tamtego portfelika, no to nie jest portfelik, no ale coś tego typu, nie robią niestety w ogóle w kolorze czerwonym. Więc się załamałam. No i właśnie pani mnie pokierowała, no i kupiłam sobie takie cudo. Powiem wam, że to jest o niebo lepsze od tego. Ten kosztował 49,50 zł, a to gówinko świecące kosztowało 3 dychy, więc to gówinko świecące to ja po prostu, wiecie co, najchętniej to bym wrzuciła w tej chwili do pieca. Ale nie można. A dlaczego? Nie będziemy zatruwali środowiska. Jakaś ja mądra, nie? Jakaś ja mądra. Zawsze mam jeszcze ze sobą żetonik z Lidla. Aparat. Ja tak nieseksownie wyglądam, ale ty twierdzisz, że ja nadal jestem piękna i ładna. A jak miło z twojej strony.
No dobra, to ja się przepakowuję do mojego portfelika i jakby co? Odzywam się do Was później. A tutaj jeszcze inne, które kupił Dawid i jak widzicie ten czarny smakuje nam najbardziej. Nie wiem, czy tym razem aparat zechce Wam wyostrzyć cokolwiek, no ale jeżeli tak, to bardzo miło z jego strony. W ogóle jestem jakaś taka świecąca. Nie wiem, czy to słyszycie, ale pada deszcz. I to z dobre 2 godziny. Tu jest kosiarka i już Wam mówię, co się wczoraj stało z kosiarką, bo kto oglądał vloga wczoraj, ten będzie wiedział, że przyjechała od lekarza i znowu zachorowała. A dlaczego? Tu. Ale romantycznie, no ja nie wytrzymam. Dobra, słuchajcie, jest akcja tego typu. Światło za plecami, czyli problem do nagrywania. Tak nie może być. To może tutaj, jak myślicie? Git majonez? Dobra, lepiej nie będzie, gorzej na pewno, jak to się mówi. Więc słuchajcie, kosiarka działa bez problemu. Dawid poczytał w internecie, bo ona wczoraj odpalała i gasła. Okazało się, że no, paliwo się skończyło, paliwo było dolane i mimo wszystko działo się to samo. Więc ludzie pisali na forum, że jeden pan kupił coś do zlania paliwa i wlał nowe i było dobrze, a drugi napisał, że odkręcił po prostu ten wlew paliwa i tam się wytwarza jakieś podciśnienie. I słuchajcie, Dawid wziął, odkręcił ten kurek od paliwa, że tak powiem, nie? Odpalił, kosiarka jak nowa. Także gdyby się komuś zrobiło, to odkręćcie sobie po prostu na chwilę, niech pochodzi, niech to ciśnienie zejdzie z tego paliwa i kosiara jak nowa. Wróciłam znowu do Milika, tak żeby romantyczniej było. Miałam jechać na myjkę, ale no niestety tak się rozpadało, że uważam, że to na razie nie ma sensu. Dwa, wróciłam, bo miałam zakończyć vloga na dworze, ale powiem Wam, że się zrobiło tak zimno, że mi się nie chciało iść po bluzę, więc stwierdziłam, że wejdę do domu. Póki jest jeszcze światełko, to co? To by było na tyle? Znowu bardzo serdecznie, no bo jak żeby inaczej. Proszę o pozostawienie kciuka do góry i widzimy się już niebawem. Śpisz? Śpisz? Jak ty mocno śpisz? Dobra, nie przeszkadzam. Ojej, no dobra.